Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć nie o gotowaniu, nie o Arnoldzie, tylko o tym, jak się startuje w zawodach. Czego na zawodach wam nie powiedzą. Przychodzi to z doświadczeniem. Więc myślę, że każdy będzie zainteresowany. Nawet jak nie będzie chciał zastartować sobie, to na pewno się czegoś nauczy ciekawego. Głównie jeżeli chodzi o taką jakby psychologię podnoszenia ciężarów, współzawodnictwo, ciśnienie, presję, jakie sportowiec ma, no to być może nie po kolei, być może po kolei, ale pojedziemy sobie, jakby coś, to Marek mi tutaj zadał pytanie, jak coś przygapię. Bo Marek chce na przykład, który tutaj jest moim menedżerem od YouTube. Cześć. Marek zada mi sobie jakieś pytanie, jeżeli coś przegapię, prawda? Ale chciałbym podzielić się, co normalnie mówię swoim klientom, kiedy startują na zawodach, szczególnie jeżeli pierwszy raz startują. Nie każdy ma pojęcie, czego się spodziewać. Myślę, że najwięcej przejść mają dziewczyny też, bo one są bardziej emocjonalne, chociaż nie zawsze. Czasem goście są troszeczkę bardziej emocjonalni, tylko w zły sposób. Dobra, jedziemy po kolei. Najwyżej się zmontuję, jeżeli coś brzydko powiem. Wytnie się to. Pi. Dobrze się wytnie. Ok. Wychodzimy na te zawody, prawda? Jest ważenie. Czy warto przejmować się wagą? Zazwyczaj trener wszystkim mówi, że zbijać wagę do tam poprzedniej, niższej i tak dalej. Ja z kolei na pierwsze zawody w ogóle żadnej wagi bym nie zbijał. Jeżeli to są pierwsze zawody, to po co z człowieka stresować zbijaniem wagi, jeżeli on ma i tak nadmiar stresu. Będzie zawiedziony tym, że ze zbiciem wagi zbiły się też kilogramy ze sztangi. Także moim zdaniem absolutnie nie. Chyba że tylko pod warunkiem zbicia małej wagi, typu 1-2 kilo, ktoś ma szansę zakwalifikować się na następny etap, czyli na przykład na Mistrzostwa Europy czy kraju, prawda? Jeżeli ktoś po prostu startuje i nie ma ambicji, że następne zawody mają być jakimiś wyższej rangi zawodami, to na ludzie, proszę, ludzie, weźcie sobie, wybijcie z głowy, że będziecie tutaj jakieś znaczące rzeczy robić. To jest, każdy, kto lubi adrenalinę, będzie miał adrenaliny w chuj, ciut, ciut. Także i tutaj na pewno bym się nie stresował żadnym zbijaniem wagi, bo później wychodzi tylko frustracja. Frustracja w postaci mniejszej ilości kilogramów na sztandze. I taki początkujący zawodnik często się właśnie po tej całej procedurze wykrusza, nawet jeżeli poprawienie wyników, jeżeli zrobi na zawodach jakieś rekordy, to jest najpewniejsza droga, żeby utrzymać zawodnika w trybie zawodów. Jeżeli ktoś idzie pierwszy raz, pobił rekord na przysiad, pobił rekord na wyciskanie, pobił rekord na martwy ciąg, no, są dwie opcje. Albo uzna, że jest geniuszem sportu i sobie daruje ten sport, bo jest już zajebisty. A są tacy, tylko że oni i tak by się poddali szybko, bo są tacy zajebiści, że szybko mogą się poddać. Bo, no wiadomo, ich nie kręci coś, co mogą osiągnąć bezwysiłkowo. Z drugiej strony, jeżeli ktoś przyjdzie i będzie miał zawód na wszystkich trzech bojach, to nawet jakbyście mu dużo tłumaczyli, że nie, bo wagę zbijałeś, no to przecież zbijanie wagi samo w sobie jest trochę traumatyczne dla wielu osób. Ja na przykład mam jeszcze odwrotnie. Ja przed zawodami muszę przytyć. Czyli na przykład chodzę sobie 105 kilo, a na zawodach chcę mieć przynajmniej te 115, czyli ja muszę przytyć około 10 kg, co jest dla mnie mordęgą, jedzenie, takiej ilości jedzenia. Ale w ten sposób na zawodach potrafię być naprawdę silny, a z kolei jeżeli nie uda mi się wagi zdobyć, no to niestety na zawodach nie mam aż takiej siły, żeby nazywać się jakimś tam większym mistrzem czegoś tam, przeświata i okolic na przykład.
Temat wagi myślę, że jest bardzo prosty, nie? Zrobić trzeba matematykę. 2 kilo zbić można. Jeżeli ktoś chce więcej zbijać, to niech sobie przyzwyczai się do nowej wagi miesiąc przed zawodami. To jest o wiele lepsze niż zbijanie w ostatniej chwili. Czyli jeżeli na przykład chcesz startować w kategorii 90, a ważysz 95, 2 kilo można zbić przecież po prostu tym, że się nie zje kolacji i się nic nie wypije przez noc. Ale takie coś jak 5 kilo, ktoś waży 95, chce startować w 90, myślę, że powinien te 90 kilo osiągnąć miesiąc przed zawodami, może 91, i trzymać tą wagę przez cały miesiąc, przyzwyczaić się, jak ciało pracuje przy innej wadze. No i niestety jest coś takiego, że mechanika ciała zmienia się razem z wagą ciała. Szczególnie dotyczy to kostiumowców wszelkich rodzajów, czy jak ktoś startuje w koszulce, w kostiumie do przysiadów. Nawet martwy ciąg może być zakłócony. To tylko martwy ciąg trochę akurat na korzyść jest zakłócony, jeżeli chodzi o zbijanie wagi, bo mamy lepszą pozycję startową. I zazwyczaj kończy się to tak, że zbijanie wagi zbija przysiad w dół, zbija wyciskanie w dół, również bez koszulek, również bez squat suits, przysiadu, kaftanów do przysiadu. Ale w martwym ciągu taka osoba może podnieść więcej. Bardzo często takich niezbyt doświadczonych jeszcze zawodników biorę i mówię im, żeby wzięli sobie, podnieśli w przysiadzie 5 kg mniej niż ich max niedawny jakiś był, żeby podnieśli sobie 5 kg mniej w wyciskaniu niż ich niedawny max był, ale za to, żeby odbili te 10 kg w martwym ciągu i przekroczyli 10 kg maxa swojego w martwym ciągu. I zazwyczaj tak się dzieje, bo w martwym ciągu po odchudzeniu jakoś więcej siły jest, prawda? Nie wiemy dlaczego, lepszy setup jest, tak? Ale skupmy się na faktach raczej niż dlaczego tak się dzieje. Co tam jeszcze w temacie zbijania wagi takiego jest? Jeżeli ktoś chce zbić 2 kg czy 1, to jest dobrze zbić to tydzień przed zawodami, kiedy ten tydzień już tam odpoczywamy. W ostatniej chwili to ja bym tak naprawdę chciał tylko dojeść. Jeżeli mamy taką możliwość, żeby dojeść, bo ważenie jest dzień przed zawodami, super, zajebiście, tylko że co, że nadal są kłopoty. Są osoby, które potrafią i pójść na saunę, stracić 10 kg na saunie, a później cały dzień wpieprzać węglowodany i sól i puchną po prostu jeszcze 12 kg, czyli są dwa na plusie. A są osoby takie jak ja, które są osobami niezbyt tolerancyjnymi na węglowodany, nie potrafię wypocić dużo, ani nie potrafię napuchnąć za dużo od ładowania węgli dzień przed. Ja na przykład, jeżeli wypiję 1500 kalorii śmietany przed snem, z rana się budzę z pełnymi mięśniami naładowanymi glikogenem, co się dzieje przez glukoneogenezę w wątrobie, to inny z kolei potrzebuje po prostu wpieprzać soczki cały dzień i ta lepiej na niego działa. Także trzeba zdeterminować, kto jest takim typem. Generalnie czym starszy zawodnik, tym bardziej na tłuszczach będzie bazował, czym młodszy, tym bardziej na węglowodanach, czym tłuściejszy zawodnik, tym znowu bardziej na tłuszczach, czym szczuplejszy zawodnik, taki sześciopakiem powiedzmy, tym też bardziej na węglowodanach można by pozwolić po prostu bazować z tym ładowaniem. Taka jest ogólna tendencja. Dlaczego tak się dzieje? Temat to zupełnie inny post. Nie chcemy tego wiedzieć jako zawodnicy, chcemy tylko zrobić dobry wynik, prawda? Chcemy wiedzieć, gdzie jest wycieraczka w samochodzie, a niekoniecznie umieć zbudować samochód i wymyślić lepszy rodzaj wycieraczek. Bo to jest naprawdę chybiona inwestycja. Dużo na tym nie zyskamy w ogóle. Nie sprzedamy samochodu drożej tylko dlatego, że mamy lepsze wycieraczki. Tak samo tutaj nie wymyślajcie sobie jakichś nie wiadomo jakich przepisów. Po prostu róbcie to, co normalnie jedźcie. Jedźcie tak, jak normalnie. Ilekroć ja próbowałem sobie, gdzieś na wyjeździe jestem, o, się przejdę po sklepie, a normalnie nie jem tych wafelków, nie jem takich, tak blidnych czekoladek, nie jem, prawda? I wtedy te wafelki, czekoladki się mszczą na mnie niestety. Moje ciało jakby nie jest przyzwyczajone do nich. I ja nawet gorzej się czuję następnego dnia. Najlepsze zawody, jakie miałem, to były zawsze takie, gdzie jestem na miejscu. Czyli w Manchesterze dalej.
i nie muszę nigdzie jechać. Jak nigdzie nie jadę, to w sklepie kupuję to samo, co normalnie i zawsze najlepiej wychodziły. Kiedyś miałem na przykład bardzo spierdolone zawody, bo zjadłem bardzo dużo Vitargo. I Vitargo jest co prawda fajne, jeżeli chodzi o węglowodany, ale jest zrobione z czegoś, na co ja mam wrażliwość pokarmową, tak? Z jęczmienia bodajże, tak? Więc wrażliwość pokarmowa manifestuje się tym, że układ odpornościowy zaczyna trochę wariować. Miałem jakieś różne przykurcze po tym. Miałem dziwne problemy z oddychaniem następnego dnia. Normalnie nie mam skurczy nigdy, a tutaj duży, duży problem był. I o mały włos, a byłbym zdyskwalifikowany, bo moje skurcze były tak duże, że ledwie przeszedłem te zawody. Ale i tak wygrałem. Więc wygrałem, tylko że no, nie byłem zadowolony specjalnie z tego, tak? No, ale następnie tak. Zbijanie wagi na ostatnią chwilę. No to dlaczego mielibyście zrobić to na ostatnią chwilę? Tak jakbyście chcieli bić rekordy na ostatnią chwilę. W ogóle jednym z najgorszych pomysłów też jest bicie rekordów właśnie na ostatnią chwilę.